Maria Husarska dla Karyka TV. Jesteśmy w salonie Dragon autoryzowanego dealera Harley Davidson w Krakowie. Rozmawiamy z Rafałem Kaczyńskim, który jest kierowcą rajdowym. Opowiedz, jak to się zaczęło, cała przygoda z Harleyami i w ogóle z motorami? Z Harleyem zaczęła się przygoda w zeszłym roku, kiedy zacząłem pracować tutaj w salonie i sprzedawać te motocykle. A czysto pasja z motocyklami zaczęła się jeszcze jak byłem mały, to było gdzieś 14-15 lat wtedy miałem, to się zaczynało wtedy od motorynki i tak urosło aż do Harley, czyli chyba motocyklami z największymi pojemnościami dostępnymi obecnie na rynku, a w międzyczasie wyścigi motocyklowe, czyli cały czas z motocyklami. Mój team wyścigowy nazywa się Voodoo Racing, skład główny i siedziba teamu wyścigowego jest w Sanoku. Ścigamy się amatorsko i zawodowo na torach polskich i zagranicznych. Ja się ścigałem w Mistrzostwach Polski, w Mistrzostwach Europy. Okej, no to wróćmy do Harley'a Davidson. Powiedz, co takiego jest szczególnego w tej marce, bo to jest też więcej sama marka, to jest sam jeszcze mit, styl życia. Harley jest chyba najbardziej tradycyjną, rozpoznawalną marką wśród motocykli na całym świecie. Mimo, że jest to marka amerykańska, to jest dość dobrze zakorzeniona też w polskiej kulturze motocyklowej. Zrzesza ludzi, dla których Harley i w ogóle motocykl jest pasją, stylem bycia i mocno się identyfikują z tym motocyklem. Często się mówi, że Harleyowiec to duży facet gruby z brodą, z brzuszkiem i Harley to sama armatura. Niemniej jednak można się przekonać, patrząc po ulicach i po naszym salonie, po klientach, że dużo jest też młodych ludzi, którzy realizują swoje marzenia z dzieciństwa i mówią, że kiedyś tam widzieli i marzyli o Harleyu, jak oglądali jakiś film albo słuchali jakiejś tam muzyki i kojarzy mi się Harley właśnie z taką wolnością. I teraz sobie realizują te marzenia i kupują Harley'e takie, jak sobie chcą. I to jest wolność, tak? Jakaś taka niezależność. Jeszcze z czym się kojarzy w ogóle ta marka? Z historią, no i nieodwołanie z kulturą amerykańską. Okej, okay, a jak to się zaczęło? Pierwsze motory Harley'a, czy to był rower? Pierwszy motocykl Harley'a powstał w garażu, który był kawałkiem tak naprawdę szopy za domem jednego z współzałożycieli. W 1901 roku do ramy z roweru przymocowali cztery silniki spalinowe. Łącznie to miało jakieś 400 cm sześciennych, taki motocykl. To był pierwszy Harley, który został stworzony. Natomiast pierwszy Harley do seryjnej produkcji został stworzony w 1903 roku i tą datę przyjmuje się za oficjalne powstanie fabryki Harley'a w Stanach. William Sylvester Harley i Arthur Davidson stworzyli tą markę i razem ją rozwijali przez szereg lat. Czyli od początku do teraz pewne elementy są w jakiejś niezmienionej formie? Chyba najbardziej charakterystyczną rzeczą dla Harley'a jest to, że jest cały metalowy. W sensie wszystkie elementy są metalowe, błotniki, niebłotniki, osłony, baki są wykonane z metalu. Tak jak dawniej, też wszystko było metalowe. Natomiast na przestrzeni lat proces produkcyjny i trochę burzliwa historia firmy nieco zmieniły pewne rzeczy, które powstały ponad 100 lat temu. Natomiast dalej jest dalej amerykański motocykl, dalej jest cały metalowy, dalej jest skojarzony z tymi samymi rzeczami, wartościami, co wcześniej. A jeśli chodzi jeszcze tutaj o społeczność Harley Davidson, są jakieś zloty, jakieś stowarzyszenia, kluby? W latach 80. Harley powołał taki Harley Owners Group, czyli HOG. To jest taki klub, zrzeszenie miłośników tej marki i posiadaczy Harley'a. Każdy właściciel, który nabywa nowego Harley'a, dostaje od firmy 12-miesięczne bezpłatne członkostwo w takim klubie. Członkostwo to daje nam pewne zniżki, daje nam karty asystans, na przykład na terenie całej Europy. Dostajemy informacje o jakichś ważnych wydarzeniach, zostajemy zaproszeni właśnie na zloty. HOG sam organizuje sobie też zloty między swoimi członkami, więc jest to taki klub posiadaczy Harley'ów. Chodzi o ewolucję kształtu Harley'a. Czy widzisz jakiś taki kierunek, czy jest kilka kierunków? Kierunek jest jeden, oddać jak najlepsze wrażenia z jazdy motocyklem kierowcy. Kształt, forma i budowa to jest konsensus między modą, która panuje na rynku, a tradycją jednak czysto Harley'ową. Taki kompromis z mocną historią w tle i tradycją. Czy myślisz, że za 100 lat Harley'e będą wyglądały podobnie? W zeszłym roku Harley wyprodukował
testowy model elektrycznego Harley'a, który no, odbiega kształtem silnika, przez to jest elektryczny, trochę od klasycznej formy, która jest chłodzona powietrzem poza wirodami, tam jest chłodzenie cieczą. Natomiast jak popatrzymy się z daleka, to wygląda dalej jak Harley. Robicie również customizację, tak? Tak. Budujemy motocykle dla klientów na zamówienie, bądź customizujemy, czyli przerabiamy czysto pod zamówienie danego klienta motocykl tak, jak sobie zażyczył, albo tak, jak gdzieś widział. I mamy taką możliwość zbudowania motocykla dla klienta tak, jaki chce, żeby się na przykład wyróżnić, albo chce mieć swojego niepowtarzalnego tylko Harley'a. Czyli jak ktoś tutaj przychodzi, też dobieracie do osobowości, próbujecie dopasować motor do klienta. My tu spełniamy marzenia klientów. Ktoś ma marzenie mieć Harley'a klasycznego, dostaje klasycznego, na przykład taki jak tu stoi za nami, Deluxe'a, który jest kojarzony najczęściej z Elvisem. Ktoś oglądał filmy z Schwarzeneggerem, chciał się poczuć jak Terminator, mamy taki motocykl Fatboy, który w tym filmie występował, więc nie ma problemu. Ktoś chce być bardziej indywidualny, też możemy zbudować taki motocykl czysto dla danego klienta, przerobić go tak, jak on sobie wymarzył. Mamy kilka takich customizacji już za sobą. Kilka jesteśmy w trakcie. Jeden na jednym tutaj mamy u nas w salonie motocykl, który przebudowaliśmy na konkurs, który ogłosiła Central Harley'a, Battle of the Kings, w którym startujemy na najlepiej przerobiony motocykl Street 750. Można wygrać motocykl. Można wygrać motocykl. Uczestnicy, którzy głosują na motocykle, mam nadzieję, że na nasz, mogą wygrać motocykl od Harley'a. Wszystko jest tam opisane w regulaminie, ponieważ dokładnie teraz nie pamiętam, jaki to jest okres czasu, jaki to jest model. Zachęcamy do głosowania. Tak jest. Można wygrać. Można wygrać bardzo atrakcyjne nagrody. Motocykl, kurtki, gadżety, koszulki od Harley'a. Chciałam Ci podziękować za wywiad. Dziękuję, mi również by miło było. I zapraszam do pokazania motorów.